Dzień dobry Państwu. Za nami dwudniowy mecz Szwajcaria-Polska w Billie Jean King Cup 2024, czyli takim kobiecym pucharze Davisa. W malowniczym biel Polki rozgromiły Helwetki 4-0. Kropkę na D postawiła pucharowa nowicjuszka Iga Świątek, wygrywając nie bez kłopotów z Celine Neff 6-4, 6-3. Tym samym Polki awansowały do wielkiego finału imprezy, który odbędzie się od 12 do 17 listopada w hiszpańskiej Sewilli. Wystąpi tam 12 najlepszych drużyn świata. Tytułu broni Kanada. I tak odważne słowa Dawida Celta o tym, że Polki jadą do Szwajcarii wygrać, stały się ciałem. Iga wygrała 2 pojedynki, 2 kolejne padły łupem Magdy Fręch i debla Chwalińska Kawa. A teraz trochę o kuluarach. Najpierw na poważnie. Kilka dni przed meczem w warszawskim hotelu Regent odbyła się konferencja Polskiego Związku Tenisowego. W spotkaniu wzięli udział kapitan polskiej kadry Dawid Celt, prezes PZT Dariusz Łukaszewski oraz legendarny tenisista Wojciech Fibak, promujący książkę Gemset Życie. Teraz z przymrużeniem oka. PZT zaprezentował na tejże konferencji nowego duńskiego sponsora Plus Plus oraz osobliwe wideo promocyjne. Były to peany zawodniczek w stylu podopiecznych trenera Jarząbka z Misia Barei. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu i to nieprawda, że na zgrupowaniu nad łóżkami dach przeciekał. Ten ostry cień mgły nie przykryje jednak dużego sukcesu. Dzięki Świątek i Hurkaczowi mamy obecnie boom na tenisa. Z zimowego snu budzi się też PZT. Tak trzymać. A Polkom gratulujemy. Realnym jest wygranie przez nie nawet tego pucharu. Czego życzymy. Ja nazywam się Radomir Rek. Do zoba na korcie.